Dzień dobry moi drodzy. 343 to jest liczba dni, która minęła od wrzucenia ostatniego filmu na YouTube'a. Więc jeżeli interesuje Was, jeżeli jesteście ciekawi, co działo się u nas przez ten ostatni prawie rok, a właściwie to 2 lata, to zapraszam Was serdecznie do tego odcinka. Będzie gadanko, więc rozsiądźcie się wygodnie i lecimy. Powiem Wam szczerze, że czuję się tak troszeczkę, może nie nietypowo, ale troszeczkę tak dziwnie, bo dawno przed kamerą nie stałem, dawno nie gadałem. Ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że teraz, kurde, lubię to, no, te nagrywanie filmików, fajna sprawa. Dobra, słuchajcie, dużo się dzieje, nawet teraz jestem dosłownie na 20 minut przed spotkaniem, wracam z eventu całonocnego z Iławy, postanowiłem się na parkingu zatrzymać, zanim na to spotkanie pójdę i po prostu ten materiał nagrać, bo od jakichś kilku dni zbieram się, żeby to zrobić. Także przepraszam, pewnie tradycyjnie będzie to jakoś przegadane, będzie mnóstwo dygresji, ale zrobię to bez montażu i mam nadzieję, że to przeżyjecie. Ubrałem się specjalnie dla Was elegancko w marynarkę i wcale nie ma to związku z tym, że za chwileczkę mam spotkanie z klientem. Dobra, zobaczcie w jakich okolicznościach. O, teraz nakręcę Wam tutaj komóreczką. Proszę bardzo, mam ładnie zainstalowaną kamerkę. Ja jestem w naszym starym, poczciwym Espacito. I tak, zrobiłem sobie w telefonie notatkę, bo zastanawiałem się, mówię, kurczę, dużo mam Wam do powiedzenia, więc sorki, będę posiłkował się notatką. Dobra, let's go. Ostatni film 343 dni temu to film Pan Stolarz w przyczepie, ale tak naprawdę to cofnijmy się do roku 2021, do grudnia, kiedy to urodził się Jeremiasz i przeprowadziliśmy się do domu. To wszystko pokrótce, co właściwie przez te ostatnie ponad 2 lata się działo, chciałbym Wam teraz opisać. No i tak, po kolei. Gdy dowiedzieliśmy się, że Asia jest w ciąży, postanowiliśmy wyprowadzić się, znaczy odpalić wszelkie możliwe siły, myśli, wiecie, i tak dalej, żeby wyprowadzić się z naszego 47 metrów kwadratowych mieszkania w Rumi. Tak się fajnie złożyło, że akurat moi rodzice chcieli sprzedać swoje mieszkanie, więc prowadzili się do naszego mieszkania, a my z tych pieniędzy mogliśmy kupić sobie coś. Naszym podstawowym założeniem było to, że musi to być dom wolno stojący, z możliwością rozbudowy, z ogródkiem, nie żaden bliźniak, który będzie nam blokował pewne możliwości gdzieś tam rozbudowania się. Niestety budżet mieliśmy ograniczony, dlatego wyprowadziliśmy się do Lęborka. Tam znaleźliśmy fajny domek, nieduży, bo tam 100 metrów z małym haczkiem, z działeczką i tak dalej. Super, fajna sprawa. Zarówno urodziny Jeremiasza, bo to się pokryło, bo tak naprawdę 1 grudnia podpisaliśmy umowę na kupno domu. Ja 2 grudnia już rozpocząłem od razu pierwsze tam działania, przeróbki, remonty, bo tam naprawdę grubo lecieliśmy. A 3 grudnia 2021 urodził się Jeremiasz. Także wszystko było na mega speedzie. W międzyczasie rodzice chcieli wprowadzać się do naszego mieszkania, więc naprawdę, naprawdę się działo. No i teraz tak, co działo się przez ostatnie 2 lata? Chcę Wam o tym opowiedzieć dlatego, ponieważ jest to swoistego rodzaju wytłumaczenie, bo to są powody, które spowodowały, przez które nie nagrywaliśmy żadnych filmów. Dużo rzeczy się działo, te rzeczy nas bardzo zaabsorbowały. Te rzeczy też spowodowały, że przestaliśmy wyjeżdżać, no a to tak naprawdę było głównym kontentem naszego kanału. Podstawową kwestią, która, tak jak już wspominałem, która odpaliła się w grudniu, to był notoryczny remont, który właściwie od ponad 2 lat nadal cały czas trwa, chociaż teraz tak naprawdę już z nieco mniejszą intensywnością, bo ja po prostu doszedłem w pewnym momencie już do takiego momentu, że stwierdziłem, Asia, nie dam rady tak długo cały czas, wiecie, naparzać, że
albo zlecenia, albo remont i po prostu tak w kółko, więc postanowiłem po jakieś tam półtorej roku zwolnić tempo i po prostu ten remont toczy się troszeczkę mniejszym tempem. Niemniej początki były naprawdę mocno hardkorowe, nie wchodząc w szczegóły, jak kupiliśmy ten dom, to łącznie z przesuwaniem ścian, wykuwaniem ścian nośnych, różne przearanżowywanie i tak dalej z domu, który miał salon, dużą oddzielną kuchnię i dwa pokoje na piętrze. Udało nam się zrobić salon z aneksem kuchennym i czterema sypialniami oraz dodać dodatkowo jeszcze jedną łazienkę, bo była jedna łazienka, teraz mamy dwie. Więc no, była to spora wyginka. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki moment, że będę wam mógł ten dom, nie wiem, pokazać, chociaż tak naprawdę tak dużo rzeczy jest jeszcze tam do zrobienia, że tak ciągle trochę z tym czekam, że myślę sobie, a dobra, jak już wszystko będzie gotowe, nie? Mam fajny materiał nagrany, jak ten dom wyglądał przed, chciałbym zrobić materiał po i tak dalej, ale to wszystko w sferze jakichś tam marzeń i planów, więc remont to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, widzieliście jeden odcinek, potem gdzieś jakiś drugi, to wszystko taka seria, która się gdzieś tam jakoś w dziwny sposób nie zakontynuowała, nawet w postaci dokończenia filmów, a mianowicie projekt Pan Stolarz w przyczepie. No, to był projekt, który bardzo emocjonalnie mnie wciągnął. On bardzo mnie wciągnął w takim sensie, że sprawił mi dużo radości. Z Maćkiem mieliśmy bardzo dużo energii. Zostały nagrane filmy, to co widzicie właśnie 343 dni temu, ten pierwszy odcinek z naprawy tej przyczepy, nagrywane potem była kontynuacja i ja cały czas mam taką nadzieję, że ja tą kontynuację wam pokażę. Niestety pewne części jakby tego remontu, pewnego fragmentu, nazwijmy to, nie mogę znaleźć materiałów, bo tak dużo w międzyczasie się działo, jakieś też czasami inne rzeczy, że gdzieś po prostu mam jakąś taką dziurę, ale cały czas przeszukuję dyski i mam nadzieję, że gdzieś to się znajdzie, ale tego no niestety obiecać nie mogę, więc Pan Stolarz w przyczepie bardzo fajnie wystartował. Mieliśmy też kilka innych remontów, niestety pokrótce był to projekt, który po jakimś czasie, no nazwijmy to, zmarł. W takim sensie, może nie tyle, że zmarł, że stwierdziliśmy, że z Maćkiem, że, a właściwie trochę może bardziej ja, że nie, że ja jakby nie daję rady go kontynuować. Maciek poleciał jeszcze troszeczkę dalej sam. Natomiast ja się już od tego odłączyłem z tego względu, że zaczęły pojawiać się imprezy w 2022, powiecie, takim popandemicznym otworzeniu. Ja po prostu już przestałem mieć przestrzeń na to i musiałem wybrać, albo zostawię imprezy i będę próbował z panem stolarzem w przyczepie, albo pójdę drogą, którą już mam utartą i zacznę grać imprezy, zacznę robić różnego rodzaju eventy i taką też drogę wybrałem, bo no wiecie, życie, pieniądze i tak dalej, remonty, to wszystko było potrzebne, utrzymanie rodziny. Więc tyle a propos pana stolarza w przyczepie. Kolejnym wątkiem, o którym w ogóle zupełnie nigdzie nie było, a który też wciągnął mnie na kilka miesięcy, to postanowiłem pomóc, a właściwie pomóc, zrobić to samemu. Pomóc Tomkowi, którego na pewno znacie, albo większość z was, z jednego z pierwszych vlogów, a mianowicie na czym polega moja praca. Tomek, który kiedyś stworzył ze mną duet, był wodzirejem. Nadal żyjemy w fajnej przyjaźni, fajnej komitywie i poprosił mnie o pomoc, czy mógłbym zbudować mu wiatę 5x8 w ogrodzie. Ja mówię, człowieniu, nie ma problemu, jedną taką w życiu zbudowałem. I tak jak obiecałem, tak zrobiłem. Udało mi się tą wiatę skończyć z dachem dwuspadowym, ołożonym papą i tak dalej. Wszystko fajnie w drewnie. Ten materiał również był nagrywany, ale cały czas jeszcze porządkuję pliki, żeby wam pokazać, no bo to jest projekt, z którego naprawdę taki budowniczy we mnie się odzywa. Bardzo jestem z tego dumny, że udało mi się to zrobić praktycznie samemu. Praktycznie samemu, były tylko takie momenty, że albo Jonasz, albo Janek przyjeżdżali do mnie na budowę, czasami tam spaliśmy w przyczepie i tak dalej, gdzie troszeczkę mi pomagali, ale to było bardzo fajne doznanie, bardzo fajne doświadczenie, tak wykombinować to, żeby zrobić to samemu, więc mam nadzieję, że ten materiał też będę mógł wam w najbliższym czasie jakoś w jakimś takich shortsach zaprezentować. Oj, coś tutaj zabrumiało.
Dobrze, kolejna rzecz, która wydarzyła się przez ostatnie 2 lata, to zmiana samochodu. Zmiana samochodu. Sprzedałem swojego starego, poczciwego Volkswagena T4, mojego kochanego żuczka, i ponieważ potrzebny był rozwój w mojej działalności, potrzebny był większy gabaryt, więc zakupiliśmy większy samochód, który ja też w jednym z odcinków będę o tym troszeczkę więcej opowiadał. Założenie kupna tego samochodu, chociaż kupno to może duże słowo, bo to po prostu był leasing. Kupno tego samochodu miało taką funkcję, że ten master miał mieć możliwość przewożenia mojej większej ilości sprzętów, a z drugiej strony miał mieć funkcję spania dla 2 osób, spania też dla mnie, jeżeli czasami gdzieś po eventach potrzebuję, zamiast jechać do domu, a nie mam noclegu po jakimś wydarzeniu, wtedy mogę się w nim przespać, więc miało być to takie połączenie kampera z samochodem dostawczym i myślę, że w jakimś dużym stopniu udało się to zorganizować. Dlaczego Wam o tym mówię? Ponieważ to też było coś, co bardzo pochłonęło mój czas. Tutaj dziękuję bardzo Maćkowi i panu stolarzowi, czyli firma Pan Stolarz, za to, że udostępnił mi swoją halę, swoje narzędzia, że po prostu tego tak zwanego kampera mogłem tam budować. To oczywiście też było swojego czasu hamulcem i nadal trochę jest hamulcem, jeśli chodzi o wyjazdy, ponieważ wiedzieliśmy, że jeśli chodzi o przyczepę, to w 7 osób z małym Jeremiaszem, naszym najmłodszym, nie jesteśmy w stanie tam się już tak komfortowo mieścić. Dlatego postanowiliśmy zrobić tak, że my z Asią i z Jeremiaszem będziemy spali w busie, a tutaj w przyczepie będzie spała nasza 4 starszych dzieci. To się cały czas tworzy i mam nadzieję, że będę mógł Wam kiedyś to pokazać w jakimś oddzielnym filmie. To też stawia cały czas pod znakiem zapytania nasze kolejne wyjazdy, bo to jest projekt, który cały czas się tworzy, mimo że tam już jest zrobiona jakaś zabudowa w tym busie, no to nadal jeszcze pewne rzeczy są do dokończenia. Aktualnie mamy kwiecień i cały czas jesteśmy pełni nadziei, a może głównie ja, że przez najbliższe 3 miesiące uda się to dokończyć, żeby wakacje 2024 no jednak były, wiecie, obrodzone w jakieś tam wyjazdy, jakieś tam różne plany. Spoglądam notatkę. Tak, i zasadniczo kolejnym punktem, który się wydarzył, o którym mówiłem, to są narodziny Jeremiasza i to tylko o tym wspomnę tak króciutko. To jest w ogóle wielka rzecz, która wydarzyła się oczywiście w naszej rodzinie. Dziecko numer 5, super, ale przeflancowało nam, że tak powiem, też nasz sposób organizacji naszego życia, więc to też było coś, co zhamowało nas, jeśli chodzi o wyjazdy, to o tym tylko tak jakby chciałem Wam wspomnieć. Jakie są dalsze nasze plany? 2024, tak jak wspominałem, chcielibyśmy w lipcu na grubiej wyjechać, znaczy na grubiej. Jest miesiąc czasu i mam nadzieję, że to wszystko uda się zorganizować. Z każdym miesiącem jest coraz trudniej, bo teraz po wielkim poście pracy mam zdecydowanie więcej, więc tą pauzę wykorzystałem na inne rzeczy, trochę rzeczy w busie porobiłem, no ale oczywiście nie zrobiłem tego wszystkiego, co chciałem, więc bus cały czas jeszcze nie jest, jakby ten nasz skład nie jest gotowy do tego, żeby gdzieś tak, wiecie, pełnometrażowo wyjechać, ale jesteśmy też pełni nadziei, że uda się to jakoś do końca czerwca zrobić. Przyczepa też wymaga, nasza staruszka, już pewnych remontów, gdzieś coś tam tu przecieka, tu jakiś kranik, tu jakaś rurka, tu coś pękło, tu jakaś gałka, mniejsze, większe rzeczy, coś tam dzieje się z brodzikiem, więc też mam nadzieję w najbliższych tygodniach się tym zająć. No i na koniec takie pytanie, czy będziemy dalej nagrywać? Ja bardzo bym chciał, szczególnie teraz, jak tutaj jestem przed Wami, przed tą kamerą, to myślę sobie, kurczę, że to jest fajne. Był też taki, o właśnie, to jest ważna rzecz, taki, nazwijmy to, bodziec, który spowodował troszeczkę mniej nagrywania. Jeden z kolejnych takich, wiecie, nazwijmy to, argumentów. Mianowicie to, że nastolatki, Janek z Jonaszem, wiecie, no rosną, jak to dzieci, już nie są dziećmi, tak jak wtedy, kiedy zaczynaliśmy nagrywać vlogi, więc pojawiły się u nich takie hamulce, że tata, my może niekoniecznie na tym vlogu chcemy być, może to jest trochę siara, gdzieś tam znajomi zaczepiali w klasie, o, widziałem twojego vloga gdzieś tam w szkole, i tak to troszeczkę ich powstrzymało.
Teraz widzę, że już przeskoczyli trochę ten etap Janek z Jonaszem i jakby mówią, spoko tata, jeżeli chcesz, to są fajne pamiątki, lubią czasami oglądać vlogi gdzieś, nie wiem, wiecie, Chorwacja 2019 i mają tam straszny ubaw z tego, jak byli młodsi. Więc mam nadzieję, że będziemy nagrywać, mam nadzieję, że w te wakacje nagramy dużo materiału. To, do czego teraz chciałbym Wam zaprosić, to wiem, że to nie zabrzmi jakoś specjalnie spektakularnie, ale do obejrzenia czterech odcinków, które udało mi się przez ostatnie miesiące gdzieś tam między wierszami po nocy złożyć. Będzie to kontynuacja naszego wyjazdu wakacyjnego 2023, który został, no ta seria tam gdzieś w sensie nie została dokończona, więc tam będą jeszcze dwa odcinki. Będzie jeden odcinek z naszego wyjazdu, no bardzo nietypowego, bo w ogóle do hotelu, więc nie z przyczepą, tylko taka bardzo nietypowa i bym powiedział wyjątkowa rzecz ten wyjazd. I czwarty odcinek, majówka 2023, na którą z rodzinnymi wycieczkami, czyli z Krzychem i z Dorotą wyjechaliśmy ponownie. Więc takie cztery odcineczki chcę Wam zapodać. Mam nadzieję, że będą jeszcze odcinki, tudzież odcinek z budowania wiaty. I mam nadzieję, że będzie odcinek z remontu, czyli kontynuacja Pan Stolarz w przyczepie, żeby jakby zamknąć klamrą, chociaż tą jedną przyczepę chciałbym Wam pokazać, bo potem już nic więcej nagrywane nie było. Dobra. No i kurde, tak to właśnie działa, nie? GoPro coś nagle przestało nagrywać, coś tam, niby że nie bateria, ale nie wiem, dobra. Nie nagrało się ostatnie kilka minut, więc minęło kolejnych kilka dni, zanim miałem chwilę, żeby usiąść, żeby dograć dla Was tą końcówkę. W międzyczasie zdążyłem o na przykład byciu fryzjera i już nie być w garniturze i jestem w bluzie. No, więc już nie jest 343 dni, tylko 350 tam ileś, 351 bodajże chyba dni. Bardzo ważne info, o którym zupełnie zapomniałem, prawie zapomniałem Wam powiedzieć, a mianowicie zmienia się nazwa naszego kanału. I teraz tam taradam. To, czego wszyscy pewnie się spodziewali, chociaż koncepcje były różne. Od dzisiaj nasz kanał będzie nazywał się oczywiście 2 plus 5. I cóż, cieszę się, że mogłem dla Was ten film nagrać, tamten i ten. Cieszę się, że będę mógł wypuścić następne odcinki. Trochę czułem się też nie w porządku, że po prostu tak długi czas się do Was nie odzywałem. Kilka osób w komentarzach pisało, co się dzieje i tak dalej, czemu się nie odzywasz. To tyle, moi drodzy, nie chcę już więcej przegadywać, chociaż jestem taki tutaj gdzieś szybko, coś tam. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że następne vlogi będą się nagrywały też. Teraz już powolutku idzie lato, więc że będą też następne odcinki. Co będzie, nie wiem. Mam tylko taką nadzieję, ale niczego też no niestety Wam obiecać nie mogę. Póki co zapraszam Was na następne odcinki, które teraz w jakimś tam interwale będą się pojawiały. Tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, pa!